Witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie, który w sumie miał być recenzją, ale stało się coś absolutnie nieoczekiwanego. Wreszcie po 2 tygodniach oczekiwania dotarła do mnie edycja przedpremierowa, kolekcjonerska gry, która miała premierę ponad 2 tygodnie temu. W sumie to prawie 2 tygodnie temu. A mowa tutaj o adaptacji prozy Stanisława Lema, The Invincible albo Niezwyciężony, wydane przez 11-Bit Studios. Jednak w Polsce nie było możliwości zakupienia żadnej specjalnej edycji, żadnej bardziej rozszerzonej, dlatego postawiłam na edycję wydaną przez Signature Games. Jakiś czas temu została ona ogłoszona oficjalnie w przedsprzedaży i przyznam, że zawartość, tego co pamiętam, mi się podobała, dlatego zdecydowałam się na zamówienie tej niezwykłej gry, bo i samej gry byłam ciekawa, jak i sama edycja była taką niedużą, fajną edycją specjalną, co obecnie w sumie celuję. Nigdy wcześniej nie miałam okazji zamawiać od Signature Games, dlatego nie za bardzo wiedziałam, jak cały ten proces będzie przebiegać. Oczywiście sprawdziłam stronę, wiedziałam, że jest to legitna strona, z której można zamawiać rzeczy, jednak po obecnym doświadczeniu, moim pierwszym doświadczeniu, nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię to ponownie. Tutaj mała informacja, jeżeli nie interesuje was mój mały rant na Signature Games i Pocztę Polską, to w opisie tego wideo znajdziecie informacje, gdzie możecie od razu przeskoczyć do unboxingu tej właśnie edycji specjalnej. Powiem tak, jak wspomniałam wcześniej, zamówiłam tą edycję przedpremierowo, czyli dość mocno przed premierą. I oczekiwałam w sumie dostawy na premierę, jak to z reguły jest z takimi edycjami przedpremierowymi. Jednak jakże było moje zdziwienie, kiedy nadszedł weekend przed premierą gry, a ja dostałam dopiero informację, że Signature Games dopiero pakuje moją paczkę do wysyłki. A to było gdzieś w niedzielę, tuż dzień przed premierą, więc byłam pewna, że Signature Games, których siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, raczej nie będzie w stanie mi dostarczyć następnego dnia mojej edycji przedpremierowej. Nie żeby w tamtym konkretnym momencie mnie to jakoś bardzo mocno denerwowało, ponieważ grałam w inną grę i byłam zajęta zupełnie innym tytułem. Niemniej jednak poczułam takie małe rozczarowanie, że pomimo tego, że zamówiłam grę przedpremierowo, jednak Signature Games nie zadbało o to, aby dostarczyć tę grę przedpremierowo do wszystkich osób zamawiających, nie tylko i wyłącznie z Wielkiej Brytanii. Bo rozumiem, że osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, pewnie dostały tę grę w poniedziałek jak najbardziej, natomiast my w Polsce, no cóż, musieliśmy poczekać i w moim przypadku było to 2 tygodnie. Jednak wiem też z informacji innych osób należących do grup kolekcjonerskich, do których również ja należę, że wiele osób jeszcze w Polsce wciąż nie otrzymało swojej edycji przedpremierowej i wciąż niestety czekają. Ja też rozumiem, że firmy otrzymują te swoje gry do wysyłki nie tak bardzo wcześnie, żeby móc zapobiec na przykład 2 tygodniom opóźnienia, ale jednak miło by było, gdyby Signature Games dało informację, że na przykład osoby, które mieszkają poza granicami Wielkiej Brytanii, nie wiadomo kiedy dostaną swoje paczki. Albo na przykład było to przewidziane już wstępnie przed wysyłką, że te osoby będą mieć wysyłaną swoją paczkę nieco wcześniej, aby wszyscy równo dostali w dniu premiery. Niestety tak się nie stało. Dodatkowo mój kolejna część rantu dotyczy Poczty Polskiej, która oczywiście, że musiała przetrzymać moją paczkę w 2 punktach celnych, w których musieli zbadać zawartość, przebadać, czy przypadkiem nie ma tam coś innego i oczywiście doliczyć cło. Po dzień dzisiejszy niestety wciąż w moim przypadku ja muszę biegać na pocztę, ponieważ niestety nasz listonosz nie za bardzo lubi nosić ze sobą paczek, tylko zostawia mi awizo z łaskawą informacją, że przesyłka jest do odbioru w placówce. Dlatego też dodatkowo często denerwuję się, że nie dość, że muszę płacić ekstra za tak zwaną obsługę, to jeszcze okazuje się, że tak naprawdę i tak sama muszę sobie pójść po tą paczkę, bo te dodatkowe pieniądze nie obejmują tej obsługi, żeby w ogóle ją dostarczyć do mnie. W moim przypadku na szczęście nie było to dużo, bowiem było to 8,50, ale wciąż pozostaje to takie rozczarowanie wewnętrzne, że pomimo tego, że jednak jesteś skłonny zapłacić, raczej nie masz innego wyjścia, tylko musisz zapłacić za tą obsługę, to jednak ta obsługa wcale nie jest obsługą, ponieważ samodzielnie musisz się pofatygować do punktu poczty, żeby odebrać w ogóle tą paczkę, wyczekać w kolejce i wreszcie ją otrzymać. Jednak koniec już tego wylewania jadu, uzewnętrzniłam się, a teraz zajmujemy się odpakowaniem wersji gry Niezwyciężony od Signature Games, która oto przyszła w takim opakowaniu, jeszcze nie otwierałam, otworzę ją z wami i zobaczę, w jakim stanie dotarła paczka i czy warto było czekać tak. Mam swój wierny kozik, otwieramy.
Folii bąbelkowej niewiele. Na szczęście jakby co jest etykieta zwrotna. Wyciągamy naszą wersję. Nie ma tu nic więcej. Wersja również nie jest specjalnie rozbudowana, bowiem jest to edycja, która wygląda w ten sposób. Jak widzicie, nie jest duża, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, obecnie celuję w tego typu edycje, ponieważ na te duże po prostu nie mam już miejsca. Przechodzimy do zdjęcia folijki, czyli tego, co wszyscy uwielbiamy najbardziej. Odpakowanie zupełnie nowej gry. Ja zamówiłam oczywiście na PS5, ponieważ gram regularnie na PS5. Na PC-cie też gram, nie mam nic przeciwko, ale niestety mój PC jest obecnie niewystarczający, by udźwignąć taką grę jak The Invincible. Zewnątrz znajduje się kartonik ochronny, który ma zapobiec otarciom naszej edycji specjalnej, co jest fajnym dodatkiem. Ja zawsze lubię, kiedy takie kartoniki są na zewnątrz, bo mogę je potem zdjąć i pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych napisów, które interesują mnie tylko w momencie, kiedy mi się coś zepsuje w grze. Edycja jest wydana w takim bardzo gustownym kartonie. Jak widzicie, lśni się niesamowicie. Mam nadzieję, że za bardzo nie odbija się lampa. Z tyłu mamy cytat ze Stanisława Lema, który dodatkowo ma nas nakręcić na zagranie w tą grę. I otwieramy wieko. Z zewnątrz mamy biały karton, który najprawdopodobniej będzie plakatem. Tak. Jeżeli gustujecie w retroklimatach, to myślę, że to jest dokładnie taki plakat, jaki chcielibyście powiesić na swojej ścianie w ramce. Bardzo fajny, ale z drugiej strony też troszeczkę zawsze przy takich plakatach upchniętych w takich małych pudełkach irytuje mnie fakt, że pojawiają się na tym plakacie zdjęcia z oczywistych względów, które trzeba potem jakoś wygładzić i niestety mimo wszystko one będą zawsze odrobinkę widoczne, nawet jeżeli włożycie taki plakat w antyramę. Natomiast z tyłu nie znajduje się absolutnie nic. Przyznam, że ja już po takim czasie kompletnie nie pamiętam, co miało się znajdować w tej edycji i znalazłam coś, co podczas mojego dzieciństwa było niejako kultowe, czyli okulary 3D w dwóch kolorach. To jest tak bardzo retro. Nie widziałam czegoś takiego kilkanaście lat. Jedno okulary na drugie to może nie działać, może spróbujemy w ten sposób. O kurczę. To nie jest coś, co powinny na pewno zakładać osoby, które mają różnego rodzaju problemy ze wzrokiem, bo oszalejecie. Jednak te okulary są niezbędne do patrzenia na specjalne pocztówki, które zostały dołączone właśnie do tej edycji Signature. Pocztówki są cztery. Każda z nich przedstawia krajobraz księżycowy, krajobraz planety, na którą dociera nasz główny bohater. I to są pocztówki, na które właśnie musimy patrzeć poprzez te specjalne okulary dołączone do tej edycji. Przygotujcie się. Przynajmniej ja się muszę przygotować, bo chyba nie jestem gotowa na te doświadczenia po tylu latach. Okay. Efekt jest, ale powiem wam, że rozumiem, dlaczego też ta technologia kompletnie wymarła z czasem, ponieważ im dłużej patrzę przez te okulary, tym bardziej cierpię, pomimo tego, że sam efekt jest bardzo ciekawy i bardzo retro. Myślę, że akurat do tej edycji jest to wyjątkowo ciekawy pomysł, dość niecodzienny, ponieważ nie jest to coś, co na co dzień spotykam właśnie w edycjach specjalnych. Zatem pozwolę sobie już przerwać to niezwykłe doświadczenie i przejść do kolejnych elementów edycji specjalnej. I włożę moje właściwe okulary, które zdecydowanie lepszą wizję mi zapewniają niż te czerwono-zielone. Kolejnym elementem edycji specjalnej jest niejako biuletyn, bo jeszcze nie sprawdzałam, co jest w środku. Explore the secret of Reggie's tree. Czyli wygląda na to, że w środku znajduje się cyfrowa wersja concept artu oraz digital soundtrack, czyli muzyki. Na szczęście nie jest to tylko i wyłącznie edycja cyfrowa. Mamy tutaj malutki, króciutki komiks nawiązujący do fabuły gry oraz taki sneak peek zapowiedź artbooka, który możecie pobrać cyfrowo. Jest to zaledwie 4 strony, ale fajnie, że znalazły się tutaj te dodatkowe 4 strony. Jak zawsze odrobinkę żałuję, że tego typu materiały nie są wydawane w twardej oprawie, ponieważ mam taką specjalną półkę, na której stawiam artbooki i z reguły takie zeszyciki są po prostu kompletnie niewidoczne na niej, więc muszę je trzymać w edycji specjalnej, żeby ją przypadkiem nigdy nie zgubić. Kolejnym elementem, który znajduje się wewnątrz, jest coś, co wygląda jak mój zeszyt z podstawówki.
Najlepsze, że to jest w sumie mój zeszyt z podstawówki. Może nie do końca, bo nie miałam kropkowanych kartek, ale jest to notatnik, który wygląda bardzo retro, tak super retro. Wow! Podoba mi się, chociaż z drugiej strony myślę, że fajnie by było, gdyby ponownie był to notatnik wydany w twardej oprawce, bo miałby taki jeszcze fajniejszy klimat, ale z drugiej strony takie cieniutkie okładki też są właśnie mocno nawiązujące do klimatów retro. Myślę, że czasów, w których Stanisław Lem pisał właśnie notatki w takim zeszycie do swojej książki. Cóż my tu jeszcze mamy? Zabawa się nie kończy. Pomimo tego, że sama edycja nie jest duża, to przyznać trzeba, że znajduje się tutaj całkiem sporo takich fajnych i małych, drobnych dodatków, które urozmaicają nam tę edycję, takich jak te naprawdę ładnie wykonane retro piny o tematyce kosmicznej. Piny w zestawie są cztery, wszystkie są bardzo retro, bardzo klimatyczne. Według mnie fani właśnie takiego retro space klimatu będą zachwyceni. I dodatkowym plusem jest fakt, że z tyłu znajdziecie nie tylko i wyłącznie jedną zapinkę, żeby taki właśnie pin trzymać na przykład na plecaku, ale dwie. Co według mnie jest bardzo dużym plusem, ponieważ ja osobiście też zdarza mi się, że trzymam piny na swoich torebkach. Jednak jeżeli jest tylko i wyłącznie jeden, to jest bardziej prawdopodobne, że taka przypinka niestety odpadnie. No, plecak pracuje, torebka pracuje, więc często zdarza się, że niestety bardzo łatwo tył pina odpada, a z tym odpada również przypinka, a szkoda byłoby zgubić taki fajny przypinek. Z tego co widzę, jest jeszcze jeden malutki element poza oczywiście grą. Jest to naprasowanka z planetą i z rakietą. Coś, czego ja osobiście nie używam, ale z drugiej strony doceniam, że nawet taki mały drobiazg znalazł się w tej edycji, aby urozmaicić ją, aby dać różne opcje osobom, które na przykład chcą faktycznie nosić albo przypinkę, albo na przykład właśnie taką naprasowankę gdzieś na sobie. I na sam koniec znajdziemy oczywiście grę. W moim przypadku jest to edycja na PS5. Odrobinkę żałuję, że jeszcze ta edycja nie została rozbudowana jakiegoś steelbooka, ale z drugiej strony gra jak gra, tak samo w steelbooku będzie działać jak i w zwykłym pudełku. Jeszcze sobie odpakujemy to pudełko, zobaczymy czy w środku nie znajduje się coś ekstra, bo nie pamiętam, a może jeszcze coś tam jest, jakieś naklejki, jakaś specjalna niespodzianka. I niestety na tym kończymy niespodzianki. Wewnątrz znajduje się tylko i wyłącznie ta najważniejsza niespodzianka, czyli płyta, a nie kod z grą, bo szczerze mówiąc to była bardzo niemiła niespodzianka, gdyby w środku znajdował się tylko i wyłącznie kod z grą na PS5, bo myślę, że są osoby, które na pewno się ze mną zgodzą, że nie ma nic gorszego niż kupić edycję specjalną, edycję kolekcjonerską i nie znaleźć w środku płyty. Jednak to by było już na tyle, jeżeli chodzi o unboxing edycji specjalnej od Signature Games, wydanej do gry Niezwyciężonej, bazującej na prozie Stanisława Lema. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę grać. Na razie jeszcze muszę skończyć inny tytuł, a przed nami cała seria recenzji gier, ponieważ naprawdę ostatnimi czasy kończę odrobinkę gry na wyścigi, ponieważ jest ich tak dużo. I staram się jak najszybciej je kończyć, by zaczynać kolejne. Może to nie jest najlepsze podejście, ale trochę obecnie tak jest. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co myślicie o tej edycji specjalnej. Czy zamawialibyście taką edycję, tak jak ja z Anglii, czy być może odpuścilibyście sobie zupełnie. Czy również macie tą edycję, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało w tej edycji specjalnej. Według mnie była bardzo dobrze skomponowana, znalazło się w niej dużo takich małych, fajnych gadżetów nawiązujących do retro klimatów. To, co bym być może poprawiła, to pewnie powtarzam się po raz kolejny przy okazji kolejnej edycji kolekcjonerskiej, że chciałabym, żeby artbook znalazł się w twardej oprawie, ale z drugiej strony nie jest to bardzo wymagane, ponieważ w jakiś sposób nawiązuje do klimatu retro. Bardzo fajny, chociaż bardzo bolesny pomysł z okularami. Przypomniał mi czasy, w których korzystałam z czegoś takiego. Myślę, że ten jeden, jedyny raz, w którym skorzystam w ogóle z tych okularów, to będzie właśnie podczas tego filmiku, ponieważ po latach jednak to nie jest najbardziej przyjemne doświadczenie i tak jak wspomniałam, rozumiem dlaczego kompletnie przepadło, ale dodam Wam jeszcze jeden drobiazg, który właśnie zauważyłam trzymając tą kartkę, że z tyłu znajdziemy tutaj malutką postać bodaj Stanisława Lema właśnie w kostiumie astronauty w miejscu znaczka. Bardzo ładny detal. Zatem komentarze są Wasze. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli tak, to proszę Was zostawcie lajka, suba, dzwoneczek. Udostępnijcie to wideo szerszej publiczności.
I mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmiku, kolejnej recenzji lub unboxingu. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, pograjcie sobie w coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa, pa!